Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Transport Fever. I tak, rozpocznijmy sobie rozgrywkę i będziemy dzisiaj kontynuować naszą rozgrywkę. Zacznijmy może od tego, że będziemy kontynuować przebieg naszej linii kolejowej. Tutaj i tak więcej niż 160 nasze pociągi raczej nie będą rozwijać, jeżeli chodzi o prędkość. Tutaj tunel chcę budować. No dobra, niech już będzie ten tunel. I tak, to jest z prawej, to niech będzie do tej, dokładnie. No i super. Tutaj trochę się słabo przecina, no ale no cóż, poradzimy. I to będzie zamiast linii drugiej, więc potrzebuję praktycznie wszystkie trzy typy wagonów. I tak, spróbujmy tutaj jakoś wcisnąć tutaj. Nie to chciałem. Zajezdnię kolejową. Może tak jakoś dopasujmy do tego. Pytanie, czy wiedziesz? Wiedziesz, super. I tak, kup pociągi, będziemy napędzać ciebie tym. Zaczynamy z budżetem ponad 200 milionów już, więc z odcinka na odcinek jest to coraz więcej. I tak, chciałbym też zacząć od tego, iż pod jednym z shortów był komentarz kolegi, który się nazywa, już mówię, Konrad Lubina, być może chyba to imię i nazwisko. I tak, ma nikt na YouTubie niszczyciel marzeń, więc możemy go dodać do naszej floty. I myślę, że to będzie linia pierwsza pojazdy. Jest tutaj Szymon Mam, tutaj się cały czas zapisuje i to będzie niszczyciel. Tam chyba podłoga. Dokładnie w ten sposób. Witamy kolegę. I napisał on także. Nie tylko McDonald's, ale każda restauracja korzystająca z jednorazowych kubków. Jest to podatek nałożony przez Unię Europejską, a właściwie nie podatek, tylko opłata. I tak, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, rozjaśniłem tą kwestię, że tak właściwie jest to faktycznie opłata nałożona przez Unię Europejską na wszystkie praktycznie fast foody. Z taką praktyką już stosował wcześniej KFC właśnie, odnośnie toreb jednorazowych, za które trzeba było dopłacać. Teraz wchodzi McDonald's z tym, że trzeba będzie dopłacać i teraz czekamy, aż McDonald's wprowadzi kolejną praktykę. Miejmy nadzieję, że będzie to jak najpóźniej, no bo jednak im gość, ten klient mniej płaci, tym będzie bardziej zadowolony. No i wiadomo też od nas, jeżeli chodzi o konsumentów, będziemy bardziej zadowoleni. I tak, potrzebujemy cegieł. No to weźmy tak z 3 wagon towarowy, tak z 4. No i jeszcze z cysterny, tak do... Może w ten sposób. I będzie to nowa linia. Stąd. Dotąd. Jedziesz. I linię drugą będzie można już usunąć, że tak powiem. No bo pociąg nam weźmie, już to wszystko ogarnie. Tak, weź może wymień teraz, tak. Niech się wymienią te pojazdy i dopiero je odeślę. Do zajezdni. Jak tam? Jeszcze się nie dojeżdżają, ale już myślę, że powoli będą się wymieniać. No tutaj dopiero odjechał, więc... I tak, niektóre będziemy można już powoli odsyłać do zajezdni. Tutaj będzie to gdzieś w tym miejscu, do zajezdni wszystkie. I linię drugą myślę, że można usunąć na chwilę obecną. Ten pociąg powinien przejąć ten obowiązek. Przynajmniej miejmy na to taką nadzieję, że będzie to ogarniał. No bo jednak fajnie by było, żeby to się zdarzyło. I tak, na którą linię mogę was wysłać na dobrą sprawę? Tutaj czeka na linię czwartą. No to pojedziecie sobie wszyscy na linię czwartą, przynajmniej wy. I tutaj też czekacie na jakąś na piątą, więc linia piąta będzie dla was, koledzy. Raczej kolego. Pojedziesz na linię piątą, będziesz tam dowoził dalej towary i powinno to jakoś pójść. Dziś
Dzisiaj odbył się mecz pomiędzy Polską a Francją. Oczywiście każdy myślał, że Polska zostanie skazana na porażkę. Otóż nie, zremisowaliśmy jakimś cudem z Francją, no ale nadal pozostaje niesmak po porażce z Holandią oraz Austrią. Po Holandii można nawet było się jakby wesprzeć tym, że no jakoś sobie dajemy radę, ale wynik z Austrią myślę, że już kompletnie pobił nasze marzenia, jeżeli chodzi o nadzieję w naszą reprezentację, że no jakkolwiek możemy wyjść z tych eliminacji do jakichś ćwierćfinałów, jak w Euro 2016 bodajże. I no nie ukrywajmy, jakieś tam nadzieje były, no jednak nadzieje okazały się fałszywe. No i cóż, musimy sobie jakoś z tym radzić, jakoś z tym żyć. Miejmy nadzieję, że no następnym razem będzie lepiej. Czeka na nas teraz Liga Narodów. No i co, czy damy sobie radę podczas Ligi Narodów? No zobaczymy, wszystko się okaże. Tak, czy ten pociąg już coś bierze ze sobą? No bierze przeważnie chleby i narzędzia. No ale patrzę, że już tutaj się zaczynają być cegły, a cegły żadnych nie masz, kolego? Nie, nie masz, o dziwo. Mi się wydaje, że powinno być. Tak, linia trzecia. I linia trzecia dojeżdża w które miejsce? Myślę, że tutaj będzie może zrobić jakiś most nad tym. Linia dojeżdża trzecia w to miejsce, tak? To jakby wziąć i tutaj jakoś połączyć linię kolejową, żeby sobie wyjeżdżała stąd. Myślę, że to będzie całkiem możliwe i pociąg wtedy będzie dojeżdżał stąd, też stąd wyjeżdżał będzie. Możemy coś tam już zacząć planować. Jak widzimy, już mamy 276 milionów, tak wygląda nasza, tak wyglądają nasze finanse z ostatnich dni. No i cóż, możemy zacząć planować w sumie tę linię powoli. Tak w ogóle też można zobaczyć, jak wyglądają nasze najlepiej zarabiające linie i czy mamy jakieś linie, którym idzie słabo. No niestety mamy, która to jest linia 8, a linia 8 to jest ta, którą przed chwilą wybudowaliśmy, więc ma prawo jakkolwiek słabo sobie radzić. Linia 11. Linia 11 to jest linia, która? Linia 11 pewnie któraś z tych. Tak, to jest dokładnie linia jedna z tych. No tutaj no coś słabo idzie, pewnie ze względu na to, że no te maszyny trzeba jakoś transportować tutaj. Jedyny problem jest taki, że tutaj tory będzie jakoś słabo strasznie połączyć to wszystko ze sobą. Nawet jakbym chciał tutaj... Dobra, tory 200 i będzie to to. To myślę, że nawet się nie połączy z tym. No chociaż no teoretycznie jakkolwiek łapie, żeby to połączyć jedno z drugim. No ale to zaraz. Spróbujmy teraz na linię trzecią coś podesłać. W sensie tutaj na linię trzecią zastąpić jakąś linią kolejową. Może zróbmy połączenie z drugą ulicą. Może nie, tory szybkiej prędkości. Spróbujmy. I tak w to miejsce, to prawie 2 miliony, tutaj jest półtora, no to spróbujmy na te półtora raczej. I tak, budowa niemożliwa, tutaj też... Trochę słabo, jednak będzie trzeba to przenieść lekko. Tak bardziej pod innym kątem może. Bardziej w ten sposób. I teraz spróbujmy. Dobra, tak się nie uda, ale tak już najbardziej, dobra. Byleby 170 może nawet. Myślę, że tutaj będzie można już zacząć iść w górę, żeby ten most jakiś zbudować nad tym. Da radę teraz? Da radę. I teraz dajesz w dół maksymalnie. O, idealnie. I teraz na tej wysokości może równajmy już. No i tutaj będzie problem jednak. A to tak jedno oraz się połączyć tutaj. No ta droga psuje tutaj, no, tunelem się poprowadzi, więc o tyle dobrze. Więc może na chwilę zapauzujmy. Tą drogę usuniemy i torami połączymy to z tym. No i teraz jakkolwiek idzie, 3 miliony, myślę, że z 4 milionach się zamkniemy, czy nie zamkniemy? No, zamkniemy się w 4 milionach, super. Dobra.
No i tutaj myślę, że będzie trzeba jakikolwiek wiadukt zrobić, bo inaczej może być ciężka. Szeroka droga. Nie, nawet chyba nie. Dobra. I też to trzeba jakoś połączyć wszystko. Najważniejsze jest tutaj, żeby ten pociąg się właśnie zatrzymywał. I tak. Spróbujmy w ten sposób, żeby to ominąć. W ten sposób. I w ten. Super. Dobra, żadnych problemów chyba nie będzie z tym wszystkim. I na linię trzecią myślę, że zrobimy to samo, tylko że może ten pociąg. I zróbmy raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. No jest równo 200, nowa linia. Stąd dotąd. No i super, jedziesz. Linia trzecia, można usunąć. Cyk, cyk. Pojazdy płyną do zajezdni. Tylko tutaj chyba będzie lepiej to zrobić. Linia trzecia do zajezdni. I można już ją usunąć. Nie tą, tylko tą. No i super. Zobaczymy, jak sobie teraz poradzi ta linia. No i tutaj się znacznie odciążyło to wszystko. Teraz na linię siódmą. Pojedzie wszystko. I tak, tutaj jest... No, tutaj się zator lekki robi. No, ale powinien to chyba ogarnąć. Chyba. Miejmy taką nadzieję przynajmniej, że się ogarnie. I przekroczyliśmy już 300 milionów na chwilę obecną. Jest super, że tak powiem. No i linia czwarta nadal trochę ubolewa nad tym wszystkim. Prędkość załadowywania między innymi jest no, średnia. O, i tutaj trzeba jakieś wymianę zrobić. No to zróbmy ją. Włącz. No i powinno się jakoś ogarnąć. I tak, tutaj jest wszystko dostarczane. Jak tam zaopatrzenie miasta wygląda? No jest w miarę git. Jak tutaj wygląda? No linia druga znacznie bardziej obegana niż linia ósma. No ale myślę, że to chwilowe, dopóki nie rozładuje tak naprawdę tego wszystkiego się. No cóż, zobaczmy. No i tutaj też już jest linia druga obładowana. No to oznacza, że no wszystko przyniesie zysk. Na linię może czwartą jedźcie. A wy pojedziecie na linię którą? Tutaj nic nie potrzebujecie. A może na linię 12 to nie, tylko chcę zaznaczyć to na 13. No to pojedźcie na linię 13. Wszyscy. Linia 13. Jedziecie. Zobaczymy, jak wam się uda to rozładować. Jak tam 300, ponad 300 żywności na linię trzecią. Ogromna ilość. A jak linia 16? Linia 16 zarabia? No zarabia całkiem sporo według mnie. 11 milionów na kurs. No to nie jest mało na pewno. Tutaj linia 4 i 13 się teraz olbrzymie stały, jak zostały przyłączone te wszystkie inne pojazdy do tych linii. Jak tam to zostaje zabierane? No zostaje zabierane. A to zostaje zaopatrywane mniej więcej wszystko? No to najbardziej potrzebujące jest faktycznie zaopatrywane. No i linia 5 też sobie jakoś daje radę. Tak, mam nadzieję, że tutaj nie czeka pociąg, tylko czekają faktycznie te samochody na to, aż przyjadą. Linia siódma, no ale na linii siódmą to tak dadzą radę, myślę. Linia ósma wyjeżdża mniej więcej pełna, no nie wyjeżdża pełna, ale z jakiejś straty przynosi? Nie, linia dziewiąta na razie, jedynie co. I linia dziewiąta to jest która linia? To jest tutaj gdzieś? Nie, gdzie jest linia dziewiąta? Czy to jest ta linia, co ją dopiero wybudowałem? Też nie. Która to jest linia dziewiąta? Pokażcie się. To jest ona gdzieś tutaj niby. To jest ta? Tak, to jest ta. O dziwo.
No ale z tego co widzę, no to faktycznie może przynosić jakieś straty ze względu na to, że to nie jest też bardzo rozbudowane miasto. Niby pociągnęła się tutaj strefa handlowa, ale no cóż. I tak, sprawdźmy tutaj. Wszystko wygląda bardzo dobrze. I tak, muszę na chwilę zrobić przerwę, bo kolacja mi chyba przyszła, więc poczekajcie chwilę. Witam z powrotem po krótkiej przerwie. Przynajmniej dla was to była pewnie jakaś sekundowa przerwa. Dla mnie to było jakieś 20 minut do pół godziny. Wracamy do naszej rozgrywki i to wygląda tak, że no tutaj linia druga, no strasznie przeładowana. Mimo wszystko, no jakoś się stara. Tutaj ten pociąg to rozładować wszystko i ty masz długość niby 200, no faktycznie możesz mieć, tylko z tego co widzę pociąg towarowy bardziej by się tutaj przydał. Ewentualnie możemy, no właściwie ten pociąg towarowy wymienić, a pytanie też, czy mogę pojedynczy pojazd, mogę wymianę pojazdu, bo tutaj wymiana na linii by była, tak? Nie, to chyba ogólnie do wymiany linii się nadaje. Więc budowanie danego pojazdu do danej linii trochę nie ma sensu. Tutaj też widzę, że jest lekko przeładowana, więc no może spróbujemy jakoś tutaj podwoić lekko ilość pociągów. Wystarczy, że rozejdziemy się tutaj na drugi tor. No i poprowadzimy wszystko dokładnie w ten sam sposób przy tych torach. Wyjdzie nam najtaniej. Pojazd 34 osiąga sprawność, który to linia 6, no to zrobimy wymianę na ten, włącz i super, dobra, lecimy dalej z tymi torami. No i cóż, trzeba to jakoś to połączyć ładnie. Co tutaj się stało? Czemu to tak odtąd? Może jeszcze tak weźmiemy, zrobimy i już teraz tutaj niech wchodzi na jeden tor. No i super. Wystarczy teraz dobrze oznakować i powinno być super. I teraz tylko linia 11 przynosi nam tak naprawdę straty. Reszta linii to już jest czysty zysk. I tak, trzeba te oznakowania, jak już mówiłem, poprowadzić. I może zrobimy tak, że to jest przy wjeździe, a tu będzie w sposób, obrócę lekko kamerę i tak, i się ustawiło super, więc tak i tak, pojazd 35, linia 7 to jest wymiana na ten pojazd, włącz i idzie super. Tutaj tworzymy dalej. To jest 25, która to jest 13 linia. Dobra, wymiana na ciebie. No i wszystko w porządku. Lecimy dalej. To będzie tutaj i tutaj. Tutaj i tutaj. Tą sygnalizację robimy tutaj z tego względu, iż żeby te pociągi mogły się zatrzymywać, żeby nie zatrzymywały się na stacji, jak będzie jakiś tor zajęty, tylko po prostu przejeżdżały przez tak te punkty kontrolne. I ostatnie, i bierzemy drugi pociąg podobny do tego. Linia 14 to jest, dobra, już widzę. Pociągi, tylko może zrobimy już z pociągiem tego typu. Może ty masz 6000, ty masz, chodzi o moc oczywiście, ty masz 4200, no to spróbujmy z tym. I tak, do ciebie będą jeszcze wagony głównie, może teraz 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak? 4, nie, teraz jest 6, teraz jest 7, jest 2 i raz 2. I ty idziesz na linię. Dobra, to była linia 14. Proszę bardzo, lecisz. Zobaczymy sobie, jak teraz na linii 14 sobie poradzą z dwoma pociągami. Myślę, że to powinno jakkolwiek pójść sprawniej.
czwartą, to myślę, jakieś jeszcze 4 minuty i będzie 20 już dokładnie. Tutaj to też się miasto rozwija, jest wszystko dostarczane świetnie. Tutaj jest tylko jeszcze jakaś linia szósta doprowadzana, ok. No i ona jest jakkolwiek przeciążona, nie wygląda na taką... Nie no, coś jest, tylko po prostu to jest z tego względu, iż jest strasznie różnorodny ten towar. I tak, tutaj już wszystko się zabiera, wygląda na to, jakby wszystko już zabierali. No, nawet częściowo odjeżdża na pusto. Stąd ten pociąg wszystko zabierze? No wszystko zabrał, no dziwo. Ale myślę, że przez to tam się, że przez to, że ta linia się jakby udrożni, no to będą się zwiększy produkcja na innych zakładach i to jakoś też pójdzie szybciej. Tutaj na tej linii też straszny ruch jest. A, bo to jest bardzo dobrze rozwinięte miasto z tego co widzę. Więc no, wypadałoby też jakoś podciągnąć może kolejny pociąg na linię drugą. No, na pewno nie byłoby to najgorszym pomysłem, ale jak to wygląda w tym momencie tutaj? No, linia druga jest strasznie przeładowana. Więc no, spróbujmy jakoś to pociągnąć, tylko już może za miastem. Żeby tutaj tych dróg nie blokować w ten oto sposób. No i tak jak poprzednio, ciągniemy to w ten sposób wzdłuż. Tych torów są już wybudowane. Lecimy z tym. Już przekroczyliśmy 400 milionów, więc... I cały czas coś ingerując jakoś, cały czas wydając te pieniądze, więc no te wydatki już muszą być ogromne, zobaczmy zresztą. No tutaj 35-16, no ale widać, że cały czas jesteś budowany, te 30 milionów na nowe pojazdy poszło, tutaj koszty budowy są też wysokie. Dochód z linii kolejowych to jest 62 miliony w najlepszym miesiącu było, znaczy w roku w sumie, nie w miesiącu. I tak podciągniemy to teraz tutaj i chyba już będziemy schodzić. I tak samo trzeba tę sygnalizację zrobić. Tutaj możemy w sumie postawić od środka. Też co jakiś czas trzeba to zrobić. Jak linia 14, 8 milionów. Zobaczymy zaraz, czy to przyniesie w sumie na naprawę tego, czy się wzrośnie ten zysk, czy nie. Zobaczymy. Dobra, stawiamy więcej tej sygnalizacji. Okej. Jakoś to powinno zaraz wyglądać, jak wybudujemy drugi pociąg. Linia 14 nie wychodzi na drugie miejsce. I linia 9 też coś się odbija, bo... A nawet miesiąc nie minął. No ale coś, linia 9 też się zaczyna odbijać, mimo tego, że no jakkolwiek straty przynosi to... Jak tam ogólnie linie 5 i 11 przynosi straty jedynie. No więc no nie jest najgorzej. Jak tam tutaj? Zrobimy tak. Zrobimy tak. No i tutaj już zaraz powinny się tory zbiegać. 11 na 11 na milion już strat jest, więc no trochę słabo, jeżeli o to chodzi. A tutaj jak się ma? No pewnie się całe na linię drogą, oczywiście. Więc no, na linię drugą trzeba będzie teraz wybudować jakiś pociąg. Może z tym wagonem i wybudujmy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 2, no i jedziesz na linię drugą. Tak, tutaj widzę już, że będzie trzeba wybudować przejście. Tutaj, że wóz, oj nie, złączyło się. Zaraz będzie błąd wywołać. Stój. Zrób przejazd na ten tor, nie da się. Tutaj średnio. To tutaj chociaż, żeby zjechał.
towaru jest na tej linii. Wszystko jest zamierane. I tutaj się nagle zwiększyło zapotrzebowanie na wszystko. No jak mówiłem już wcześniej, udrożnienie jednej linii potrafi odblokować wszystkie pozostałe. Tutaj wyjeżdża pełny, no w miarę pełny pociąg. Odjechał z tej stacji. Pytanie, czy jakiś kamień jest dostarczany, czy to polega tylko na żużlu? Z tego co widzę, to chyba tylko na żużlu polega, który zależny jest też od produkcji stali, więc no myślę, że jakiś kamień też będzie można podciągnąć, ale to już w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie, zachęcam do oglądania poprzednich, jak i następnych odcinków. Zachęcam do komentowania, dziękuję, no i cześć!